dodać, że te wszystkie propozycje odnowy nawierzchni, budowy nowych odcinków dróg wypływają z zebrań wiejskich i z rozmów z mieszkańcami. Oni to wyrażają taką wolę właśnie, żeby w tych miejscach coś zrobić, żeby poprawić im jakość życia codziennego. No, tu akurat jesteśmy w takim miejscu, gdzie systematycznie podnosiliśmy jakość tej drogi. Tu ona ma tu gdzieś około 300 metrów do państwa Michnik. W tej chwili widać, że jest to stan w zasadzie nienaganny, no, ale ta część Karwna rozwija się tu w sposób budowlany. Jest tu parę działek budowlanych. Widać, że te posesje, które były tu już poprzednio, są odnowione, rewitalizowane, pokazują się też nowe. No i są wzdłuż tutaj działki budowlane. W przyszłości ta część Karwna na pewno będzie w tym kierunku się rozbudowywać. Jest potrzeba, żeby ta droga też miała taki ładny wizerunek. Mamy tu też do niej plany, żeby zmienić jej nawierzchnię na polbruk, tudzież asfalt, coś trwałego. Estetyka Karwna się poprawia i ten element, i ten skrawek Karwna, że tak powiem, też myślę, że estetycznie będziemy tu starać się, żeby go poprawić. Tak.